Służby bezpieczeństwa i separatyści nadal winić siebie w wypalania i zawieszenia broni naruszenia w Donbasu. Ostatnia noc wrogiem całej planszy zwolniony pozycji siły bezpieczeństwa są przekazywane w godzinach porannych w siedzibie sił zbrojnych. Na wsi Piaski na 22.05 bojownicy pokonać 120 zaprawy milimetrów, a na 23.30 rano, a około zadane ciosy ogień ze zbiornika na doświadczeniu w Ługańsk. Na 1.15, wrogiem gra to Orechowo, powiedział w oświadczeniu. Jak podano w siedzibie sił zbrojnych, w Mariupol separatystów kierunku również próbował szturmować pozycje wojskowe w pobliżu miejscowości Szyrokino. W nocy miasto było dwukrotnie postrzelone 120 mm moździerzy i broni lekkiej. W ogóle, od 20 do północy 12 razy wroga broń, używana kolejne 5 przypadków łamania ciszy nagranej od północy do 5 rano, podsumował siły bezpieczeństwa. Z kolei separatyści oskarżają siły zbrojne Ukrainy w odpalania zapraw w terenie lotniska. Donoszą, że w obszarze Piasku była bitwa strzelanie noc słychać było prace ciężkie karabiny maszynowe.